W poprzednim odcinku pokazuję moje majtki do facetów przez cały czas. A teraz kontynuujemy. No, ona troszkę głosowanie się zakończyła. Nie? Teraz zobaczę wyniki. Kto będzie wybrany jako oskarżony? Czy zrobiliście prawidłowy wybór? A może zabójczo złe? Czekaj moment, jakie wyniki? Czas na głosowanie, że się wdarzył. O, ale tak, nie badasz panu sukę? Nie, nie było. Jest jedną, które nie pamiętam od Taro. O, człowieku, masz rację. Kupię od Kenia, tak za bardzo zapomniałem. Wow, nie złodziłabym się was wszyscy, kich, abyście się przepracowali przez takie głupie małe kłamstwo. Bycie taki bardzo padzie. Raczej. Olejmy tą rozprawę i skoczmy prosto do rozdziału trzeciego. Czekaj moment. Nie wiemy, kto jest winowajcą. Kto zabił Rantaro? To była rozprawa z pierwszego rozdziału. Jak możesz tak zapominać? Bip. No panie cyrk. Kolejna szokująca prawda się ujawniła. Wróciliśmy do początku. To z pierwszej. Baza wygrała? Baza wygrała? Jeżeli baza wygrała, to nie zostaliby zjedzeni przez wyzwanie. Po tym okrutnym filmie nie mieli innego wyboru. Wow, co oznacza? Stara, że on nie chciał być powiązany w kolejny bezużyteczny argument, jak ten. Nie powinniśmy słuchać cokolwiek Maki powie, po prostu mówi więcej kłamstw. Ale że nie zapytamy o więcej detali, jak mam wiedzieć? Powiem wam już, nie musimy tego, nie widzę kłamców. Kłamcy, kłamcy. Maki w ogniu. Ty to mówisz. Maki, ignoruj tego spoczonego kłamcę. Słuchamy, co masz do powiedzenia. To musi być trochę po północy, ostatniej nocy. Odwiedzi mi w laboratorium. Serio? Chciała, abym pokazała mu motyw, który otrzymałam. Motyw? Jeżeli Ryoma o to zapytał, czy oznacza, że miał... że ty miałeś jego motyw? Nie pamiętam, Ryoma miał motyw Maki, tak? Czy oznacza, że ty i Ryoma mieliście motywy swoje i vice versa? Może? Nie mam sprawdzenia, które miałam, więc nie wiem. Właśnie wyznała się wcześniej, że spaliła tego pada miśków. Dlaczego Ryoma myśli, że Maki miała jego nagranie? Jeżeli poszedł pytać każdego randomowo, być może pytał innych poza Maki. Nie się mi spytał. Prawdopodobnie nie spytał gości też, prawda? Wtedy? Kto to powiedział Ryomie na temat tych spadów miśków? Kto powiedział Ryomie, że Maki ma te nagrania? Gdyby to był ktoś, kto wiedział na temat każdego pada. Na przykład... Dokładnie ty! To byłby Kokichi. Pany miśku, zapałem je wszystkie. Nawet mam pady należące do ludzi, których tu nie ma. Niecha, teraz obejrzymy sobie ich wideo. Więc widziałeś motywy. Powiedziałeś Ryomie, że Maki ma jego, tak? Kiedy faceci są cicho, albo są zwani w kłamstwo, albo myślę o czymś brudnym. Co się stało wtedy Maki, po tym jak Ryoma spytał o to nagranie? Powiedziałem Ryomie, aby wziął do swojego pokoju. Mój pokój był cały czas otwarty. Bo Maki, bardzo nie uważasz. Nie boję się, że być może ktoś się zabije w trakcie snu. Co się stało? Nie wiem, co się stało po tym. I sobie czy widziałam jego nagranie wideo. Czy widział swoje. Kiedyś mnie spytał, powiedziałam, że on pokaże mi swój w zamian. Ale nie byłam zainteresowana, więc odrzuciłam. I to mniej więcej tak było. Widzą ty jeszcze Ryoma widział swoje nagranie? Co za bullshit? Jeżeli Maki poszedł spotkać się z Ryomą na czas nocny, to padnie, że wciąż wtedy żył. To znaczy, nawet jeżeli nie mamy alibi od 8 do 10, Maki i ja nie jesteśmy podejrzani. Jeżeli ta historia jest prawdziwa. Jest prawdziwa.
dlaczego czekał właśnie tego momentu, aby o tym wspomnieć? Nie mówiłam nic, aż do teraz, ponieważ nie byłam w nastroju, aby być podejrzewaną. Podejrzewaną? Za o co? Kirumi powiedział to wcześniej. Powiedziała, Jezu. Wygląda na to, że Ryoma i ja mieliśmy swoje motywy. To bardzo podejrzane, więc nie chciałam wspominać o tym, aby uniknąć podejrzeń. Nie wiesz nic, ponieważ nie byłaś w nastroju? To trochę samorówne, aby trzymać tę informację ukrytą, ponieważ nie byłaś w nastroju. Cóż cokolwiek, raczej wierzmy w Maki. Tak. Ci, którzy wierzą, pozostaną ocaleni. Nie, musimy poczekać. Wciąż jest trochę... Wciąż musimy potwierdzić. Dobra, dlaczego nie spytamy Kokichiego? Ale co? Nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Byłeś osobą, która powiedziała Ryomie, że Maki miała jego motyw wideo? To naprawdę ważne? No bardzo, ponieważ jeżeli Kokichi powiedział Ryomie, to bardziej prawdopodobne, że Ryoma odwiedził Maki w trakcie czasu nocnego. A, rozumiem. Odpowiedź Kokichiego mogła pomóc, aby potwierdzić zdanie Maki. Teraz rozumiesz, dlaczego nie chcę, abyś tak paradował. Chcę prawdy. No i co, Kokichi? Powiedziałeś o Ryomie? Pewnie powiesz, że nie. Powiedziałeś to wcześniej. Nie chcę umrzeć, prawda? Zwróć uwagę, że on się zaczął pocić. Jeżeli chcesz umrzeć, to lepiej powiedz prawdę. Oto nadchodzi dramatyczne odwrócenie rozprawy do góry nogami. Teraz jestem osobą, która jest naciskana przez Maki. Okej, to prawda. Powiedziałem Ryomie. Jak myślałem. Ale to nie jest rzecz, nie? Chciałem, aby wiedział, więc mu powiedziałem. Widziałeś wideo każdego? Nie, jeszcze nie. Chciałem poczekać, aż cię zbierzemy. Jak na taką imprezę oglądania wideo. Sprawdziłem, kto ma czyje, aby mógł dać każdemu po tym. Łapie. Raczej, czy Kokichi powiedział Ryomie, to musiał pójść zobaczyć Maki. To znaczy, że Maki mówi prawdę. Ryoma żył w trakcie czasu nocnego. Nie, nie muszę być pewni co do tego. Nawet jeżeli Ryoma i Maki się spotkali, znaczy, że byli w trakcie czasu nocnego wczoraj. To było wtedy. Więc wciąż we mnie wątpisz. Mówię to, że to jest możliwość. Jeżeli wciąż jest mała szansa, aby była winowajcą, nie mogę zaufać ci w pełni. Ponieważ życie każdego jest na talerzu. Czyje? To kłamstwo czy nie? Nie kłamie! Nie możesz powiedzieć tylko na nią patrząc? No to było takie łatwe, już mnie skończyli. Nie, ten świat jest pełen kłamstw i zdrad. Kimiko, to nie serca usłyszeć, że mówisz takie depresujące rzeczy. Uznaję zeznanie Maki podejrzane. Jest zbyt przekonujące dla niej. Ciężko to sobie zdeterminować. Maki kłamie, jak mówiłem wcześniej. Kłamiec jak ja, zna swoich. Nie kłamie. Spotkałam się z Ryomą w trakcie czasu nocnego. Mówię prawdę. Czy to kłamstwo, czy to prawda? To jest punkt zwrotny. On zmieni los całej tej sprawy. I ja powiedziałem, że uwierzę w Kaito. A to oznacza wierzenie w Maki. I to oznacza, że muszę to zrobić. Muszę sprawić, aby każdy był na tej samej stronie. Muszę zmienić, gdzie ten argument idzie. Jak Kaito to zrobiła. W ten sam sposób. Naprawdę muszę zrobić to w ten sam sposób? Ja ich widziałem. Nie trafiłem, ja pierdolę. No ja pierdzielę. Kłamca. Kurde, wiem, trzeba trafić prawdopodobnie. Nie mogę powiedzieć, że ta dwójka się teraz spotkała. To oczywiste kłamstwo. Więc jeżeli przekonam ich, że Maki spotkała się z kimś, no zjadą się kurwa spotkała. Ja ich widziałem. Nie kurwa, nie widziałem. Czemu powiedz, czekałeś aż do teraz, aby jawnie widziałeś Ryomę? Nie było powodu, aby trzymać tę informację dla siebie? Chyba się kłamiesz. Zaraz, co? Jak to widziałem Ryomę?
Czyli muszę trafić w tę sprzeczność, a nie się przyznać do niej. Jak dobrze mi Boże. Muszę skłamać w imię prawdy. Być może nie mogę tego udowodnić, że się spotkali, ale mogę udowodnić, że Mak nie była sama. O, proszę wyjaśnij. No, Kaito i ja trenowaliśmy razem każdej nocy. I wczoraj, z powodu tego spotkania, zaczęliśmy później. Ha? Ale Kaito, nie martw się, nie musisz nic mówić. Znaczy, robiliśmy trochę takich skoków, jak żaba, na szkolnych schodach. Kiedy usłyszeliśmy dwójkę ludzi rozmawiających. Ludzi rozmawiający? Wiedzieliśmy, że jeden z nich to Maki, ale nie mogliśmy ogarnąć, kim jest ta druga osoba. A teraz o tym myślę, to musiał być Ryoma. Co? Ale ta, może, ta, prawdopodobnie to było około północy. Co za debile? Coś tak... Czekaj moment, nie słyszeli ci głosy? To oznacza, że... Więc Ryoma i Maki się spotkali. Nie, trzymajcie konie. Dlaczego trzymałeś tę info tak długo? Powiedział, że teraz nie myślałem, że to było ważne. Nie miałem powodu, aby o tym wspomnieć. Tak, tak. Nie wiemy, czy Maki naprawdę gadała z Ryomą, tak? To prawda. Gdybyśmy wiedzieli na pewno, powiedziałbym to o wiele wcześniej. Ale bazując na okolicznościach, nie mogę sobie wyobrazić, że to był ktokolwiek inny, ale Ryoma. Nikt z nas nie gadał do Maki o tej nocy, prawda? Więc to musiał być on. Pewnie nigdy raz nie powiesz, że nagle pamięta rozmawianie z Maki. Jest zbyt późno na to. A wasza trójka nie potwierdziła, z kim Maki gadała wtedy? Jak ja słyszałam konwersację w środku nocy, na pewno bym sprawdziła. My wciąż jesteśmy częścią gry o zabijanie po tym wszystkim. Wow, Gary, dlaczego taka straszna twarz? To był mój błąd, ale to nie jest miłe podsłuchiwać, wiecie? Nie zrobię czegoś tak niemiłego. Raczej? Ja wiem, że słyszeliśmy te głosy. Maki nie kłamie. Czy ty Gonta będzie wierzył w przyjaciół? Uwierzysz w niego? Tak po prostu? Ale Shuichi nie ma powodu, aby kłamać. Ta, jeżeli go kłamstwo powróci na złego winowajcę, dołączy do wiecznego spoczynku. Chyba, że życzy sobie śmierci. To powinniśmy w niego wierzyć. Chyba, jeżeli nie życzy sobie, znaczy. To prawda, możecie we mnie uwierzyć. Tam rację, też w niego wierzę. Wiara cię uwolni. Będę zaskoczony, gdy Shuichi był kłamcą. Tym bardziej po tym, jak wierzyliśmy w niego tak długo. Nie mogliśmy zaufać nikomu już dłużej. Cóż, to nie tak, jakbym kłamał tak czy inaczej. No na pewno, on na pewno się nie zorientował. Okej, to wszystko do Matia. Ryoma wciąż żył w trakcie czasu nocnego. Nie znowu, ja i Maki nie jesteśmy podejrzani. To kto jest? Ale, uważam, że to oznacza, że nikt więcej nie ma alibi, nie? Znaczy, alibi nie ma już duże znaczenia. Więc każdy jest podobnie widwajcą? Nie zwróciliśmy tam, gdzie zaczęliśmy. Co za ból. Jednak, że to powinno być jasne, że zbrodnia wydarzyła się w trakcie, po czasie nocnym, jak się zaczął. Po tym. Co? Po jak się zaczął czas nocny, no. Ale wtedy, kiedy ciało Ryomy było umieszczone w zbiorniku z piraniami? Cóż, cała mężczyzna jest zamknięta w nocy, więc musiało być to następnego ranka, ale... Już wie, kim i koja byliśmy w sali wniosku, pamiętacie? Czy zjebaliśmy myśląc, że ciało było wrzucone do zbiornika z piraniami? Nie myślę tak. Mamy dowód, który dowodzi, co się stało. Co się stało? To kiedy winowajca wrzucił ciało do zbiornika z piraniami? No w czasie nocy. Przez okno od toalety elitarnego więźnia. Kiedy ciało Ryomy było tam umieszczone? Maki był z nią dookoła północy, więc to nie mogło być przed czasem nocnym. A jeżeli to nie mogło być też w ranka, to zostawia. Ten czas, kiedy mogli to zrobić, to w czasie czasu nocnego, nie? Wspomniałeś, że stara kinata nie jest otwarta na czas nocny. Penis jest serowy? Penis jest serowy? Ale to tylko jedna możliwość, ponieważ z ranka już byliście na sali nocnej. Być może możliwe, że weszli tak, a że wy nie zauważyliście. Nikt mnie nie... przejdzie obok mnie.
Ponieważ ja jestem... Ponieważ jestem sam jako... Wąchacz czarodziej. To za okropny tytuł dla ochrony. Jest pozytywna, że nic nie widziałaś? Nie możesz wejść do sali narzecznej w nocy. Kimiko to widziała. Być może odlatuje, ale zawsze ma swoje oczy otwarte. Nie gra nawet be... Nie gra nawet baseball. Ale nie możemy... Możemy nie słuchać teraz aczkolwiek, prawda? Ciało prawdopodobnie zostało uruszone z ranka. Ogarnijcie dał na każdy. Gonta jest pewny, że jeżeli przedyskutujemy tą niezgodę, to... Trzymajcie konie! O, niezgodę! Czekaj, niezgodę! Może rozdzieliliście się na środku ponownie? Wtedy Elitarna Akademia jest dumna zaprezentować wam pole rozpraw morfone... Nie, czekaliśmy na to! Kurde, musimy zrobić tą szaloną rzecz ponownie! Wyglądało na to, że nasze opinie rozdzieliły się na środku tego. Ale jeżeli skupimy się na dowodach, fakty staną się jasne. Tylko co muszę zrobić, to pokazać im to i sprawić, aby to zaakceptowali. Jeżeli nie sprawię, aby mogli zobaczyć prawdę teraz, moje kłamstwo będzie na nic. Nie zawiodę. Kiedy ciało zostało wrzucone do tego zbiornika z piraniami? Następnego ranka w trakcie nocy. Była naprzeciwko niego przed orzeczeniem. Nie mogła. Byliśmy naprzeciwko drzwi. Nie możliwości, abyśmy ich przekapili. Mieliście je. Tym się zgadzam. Nieźle. Kiedy jesteśmy zbyt przekonujący, nasze pozycje wyglądają słabo. Musimy pracować razem! Ciało Ryomy było wrzucone do tego zbiornika w nocy. Musimy obronić ten punkt. Nie mogli nikogo przekapić. Zobaczymy, czy zmiana ustawień w Config Inis będzie działać teraz, jak powinna. Tak to działa! Naprawiłem to! To nasza odpowiedź! To prawda, że nie możesz wejść na salę gimnastyczną w czasie nocnym, ale ciało mogą. Jedynie zdypny, że okna były użyte tak, jak widomaj zarzucił ciało. To jest wyżej niż zbiornik z piraniami. Jest bardzo blisko. Kurtyny mogły być zamknięte, ale okno było otwarte przez całe śledztwo. To oznacza, że to jest możliwe, aby dać to ciało do zbiornika z piraniami z okna. Jednakże jestem pozytywny, że miejsce, gdzie był ustawiony zbiornik, było ograniczone wcześniej. Tego nie można naruszyć. To musiało być ustawione właśnie. Ten widowajca mógł rzucić ciało z zewnątrz okna? Okno jest zbyt wysoko. Nie można go dotrzeć do niego z podłogi. Ryoma jest mały. Gonta mógłby go wrócić łatwo.
Tak, tak, ale go nam tego nie zrobił. Dżentelmeni nie rzucają martwymi ciałami. Bycie dżentelmena, nie ma nic do tego. Ja wiem, użyli drabiny na sali gimnastycznej. To jest rozkładana drabina. Testowaliście ją, kiedy robiliście śledztwo, Shuichi. Drabina dociera do okna, nie? Jest winowajca, mógł dać to ciało przez okno, aby je tam wciągnąć, nie? Nie, nie myślę, że ta metoda jest możliwa, ponieważ... Dokładnie to, co powiedziałem. Czyli nic. Jedyny powód, dla którego drabina dotarła do okna, ponieważ była na scenie. Jeżeli użyjesz drabinie osobne basenu, nie dotarłoby tam. Drabina ledwo mogła dotrzeć do okna, kiedy była na scenie. A nie ma nic na po stronie basenowej, tak abyśmy mogli, aby było na tej wysokości co sala gimnastyczna. Znaczy jak ta scena w sobie. Nareszcie, drabina, którą znaleźliśmy, jest na sali gimnastycznej, prawda? Winowajca użył drabiny na sali gimnastycznej, nie moglibyśmy jej znaleźć na sali... Znaczy, użyliby jej na basenie, nie byłoby jej na sali gimnastycznej. Nie mogliby... Nie mogliby wyczuć drabiny przez okno, ponieważ zbyt ciężka. Wtedy Gonta użył swojego... Zajmującej siły, aby rzucić drabiną, albo ciałem, czy czymś. Gentleman nie rzuca martwymi ciałami, albo drabinami. Ciało nie mogło być rzucone do zbiornika z piraniami, abyśmy zaczęli. Musiało być umieszczone właśnie, aby uniknąć tego, aby szkło się zniszczyło. Umapiesz to, mięśnio głowy? Nawet gdybyśmy dali ci wiele steroidów w ciebie, to będzie możliwe. Serdów. Wybacz, masz rację. Nie musisz przepraszać Gonta. Niech winowajca ruszył ciało z okna. Ha, wy go się nie wiecie? Co za głupcy? A ty masz odpowiedź? Ale rzeczywiście. Powiedz Shuichi, rozwali ich przy mocy swojej prawdy. Właściwie też tego nie wiem? Co to? Ta muzyka tak rozeczniała takie, dobra, powalimy ich! Ale nie wiem. Say what? Winowajca definitywnie ruszył ciałem przez okno, ale nie wiem jak. Serio? I prawidłowo. Zrobiłeś sobie głupca, zachowuj się tak zajebiście i w ogóle. Faceci powinni się po prostu zamknąć i wziąć swoje lizaki. Ale to choć albo sobie polizać. Okej. Okay. Co robisz, Shuichi? Musimy ustalić to, albo się zjebani. Zrób coś, Shuichi! Wiem, muszę coś zrobić, ale... Nie wiem co, nie ustaliłem tego jeszcze. Kurczę, naprawdę nie jestem zbyt dobry? Czy ja... Czy jestem dobry jako detektyw? Nie mogę tak zrobić, po prostu nie mogę. A to nagle głos Kaede znikąd, śmiałbym. Nie myślę, że to ma znaczenie, jak ciało weszło do zbiornika. Co? Gonta myśli, że to ma znaczenie. Nie będziemy wiedzieć, nie będziemy stać tylko winowajcy, dopóki nie ustalimy. Schodzimy z tematu. Nie ma znaczenia, jak to zostało zrobione, tylko kto to zrobił. Nie powinniśmy skupiać się, gdzie znaleźliśmy ciało. Zamiast tego, powinniśmy skupić, gdzie został zabity. Gdzie był zabity? Nie byłoby to bardziej efektywne, gdybyśmy skupili się na scenie morderstwa zamiast tego? Tak, faktycznie. Tak, zwróciliśmy uwagę, gdzie ciało zostało odkryte, że powinniśmy nie siedzieć na temat, jak morderstwo się wydarzyło. Scena morderstwa, definitywnie ma więcej wskazówek na temat winowajcy. Dlaczego nie zrozumiał tego? Ha, to dziwne. Być może winowajca sterował konwersacją, aby uciec z tego tematu. Wtedy winowajca to ktoś w tym pokoju! Logika. To ważne, aby to zapamiętać. To nie tak, że każdy tutaj chce, abyśmy odnaleźli prawdę. Jeden z nas stara się sabotować tę rozprawę. Okej, okay, przedyskutujmy miejsce zbrodni, a ustalić kto jest winowajcą. To jest pomysł na robota. Ostatni raz jak słyszałem ten pomysł to było, kiedy Nina powiedział mi jak ruszać się pod mostem i jak jest zimno. Wystarczycie, jest zimna. Kimi kawa pod mostem? Jeżeli ustalimy, gdzie to się zaczęło, możemy zdeterminować, jak to się zakończyło. Tak, to wkrótce musi się zakończyć. Rozprawa dopiero się zaczyna i jest wcześnie zakończyć. Dziękuję, Maki. To bardzo pomogło. Nie wierzę, że nie zobaczyłeś tego. Czy byłeś tam dlatego wciąż jesteś w treningu?
Nie. Nie, mylisz się! Basen nie mógł być miejscem zbrodni. Ryo ma wyzwać w czasie czasu z tego. Nie można pływać w czasie nocy. Jako żyjąca osoba nie mógłbyś tego zrobić. Jep, martwe ciała są tego obiektami. Ale jeżeli żyjąca osoba weszłaby na basen... Myślę, że bym płakał. Patrz, jak bardzo chcesz wypłakać z tobą. Będziemy całą noc płacząc razem, płacząc. Ranko napisze do zobaczenia w moim lustrze przy mocy szmiczki, zanim ja po cichutku wyjdę. Co to za dramaty miłosne się tu rozgrywają. Tylko po tym, jak odejdziesz, ja zrozumiem, jak bardzo ciebie chciałem. Przestańcie być tacy smutni. To jest rok podjarania. A nie, to jest rok odrzutowców. Jebać patriotów! Ta raczej możemy stwierdzić, że to niemożliwe dla niego, aby był udonowany w basenie. Czy Ryo aby To gdzie Ryo aby był zabity, jeżeli nie basen? Jest inne miejsce, gdzie jest też woda? Gdzie Ryo aby był zabity? Wiem! Znam coś, co może być wskazówką. Ja wiem. Jego kiblu. I to było jako dowód, tylko nie wiem... O! Był przypięty do kranu? Nie, to niemożliwe. Krany w laboratorium Ryomy. Były tam jakieś dziwne ślady na nim. Takie... Uciekło mi słowo. Jakieś zadrapania na kranie? I wierzę, że te ślady były spowodowane, ponieważ... Kajdanki. Dokładnie przez to. Kajdanki. Też były porozwalane nieźle, nie? No to wyglądało, jakby uderzało o coś. Jest także fakt, że są kajdanki i pochodzą z laboratorium Ryomy. Oznaczenie na kranie było od kajdanek z tego samego pokoju. Rozmiar i kształt tych uderzeń zgadzają się z kajdankami, to na pewno. Jak te kajdanki były nagle poszły z autorium do zbiornika? Też Ryoma je nosił, prawda? To, jednakże one były widoczne przez moment, kiedy Ryoma był w zbiorniku. Nie wiem, że nosił kajdanki na ten moment. Kajdanki zeszły po tym, jak piranie zjadły Ryomę. Wiedźminowajca zakuł Ryomę i utopił go w kranie laboratorium. Ryoma musiał być bardzo mięciutki, kiedy jego całe ciało, ramiona, nogi, mózg. Pytanie takie okrutne rzeczy, nie chcę tego słuchać. Te mięciutkie tekstury z takimi grubymi częściami, wtedy tak go ugryźli, to musiało smakować jak... Przestań, błagam! Ale jak winowajca za kuriomę? Mógł użyć metody Chukchiego, a uciec. Chyba, że ktoś na niego naskoczył? Jak Maki? To możliwe, że zostali powaleni, zanim go zakuto. Jednakże nie można mieć na pewno, skoro nie mamy nic więcej jakości. Wątpię, że na niego naskoczono. Nie wiem, że winowajca, przez którego Ryoma został zapany, to... Aha. Nie zwracać na mnie uwagi. Mówię do siebie. Czy ona robi jakieś nawiązanie, że to światło na nią spadło? Kiedy gadasz do siebie, udawaj, że jesz i przeżuwasz przy pomocy swoich zamkniętych ust. Otherwise,
Inaczej będziesz miał usta pełne... Nie, załóżmy, że much, bo ona mówi zupełnie coś innego, ale... To będzie tak okrypne, że będziesz się śmiał. Kurde. Nie zgadzamy się, że Ryoma został utopiony w tym kranie, nie? Ale ją lali. Ten kran mógłby mieć dużo wody, to na pewno. Okej, okay, nie mówię to. Miejsce zbrodni to był jebany laboratorium Ryomy. Ale jak winowajca przeniósł ciało z laboratorium tam? Z laboratorium no tam. Na salę gimnastyczną. Czy laboratorium Ryomy nie jest na trzecim piętrze tej akademii? To właściwie nie jest aż tak daleko. Jednakże, być może to bardziej konkretnie, aby powiedzieć, że jest tutaj skrót. Jaki? Jaki skrót jest pomiędzy laboratorium Ryomy a salę gimnastyczną? Dokładnie w tym miejscu. Skrót to okno w laboratorium Ryomy. Okno? Dokładnie. Żadne z okien w tej szkole nie jest otwarte. Oprócz tego w laboratorium Ryomy. I na górze tego okno mierzy się z basenem. Może zobaczyć też salę gimnastyczną po drugiej stronie. Myśli winowajca rzucił ciało Ryomy do basenu z laboratorium? Wtedy mogli rzucić ciało do zbiornika przez okno w sali gimnastycznej. I co? Misja zakończona! Nie, nie do końca. Twoje wyjaśnienie przeczy temu, co dyskutowaliśmy wcześniej. Sala na... okno sali gimnastycznej było zbyt wysoko, aby dotrzeć od strony basenu, nawet jeśli użyć drabiny. Prawda, przepraszam. Muszę iść na podróż, aby na tym się zreflektować. Uderzamy wciąż w martwe punkty, skoro nie wiemy, jak ciało było rzucone w salę gimnastyczną. Ha, cóż, to daje nam żadne informacje na temat miejsca zbrodni. Nie, nie do końca. Nauczyliśmy się wiele. Teraz jest pewne, że miejsce zbrodni to było laboratorium Ryomy i sprawa zaczęła się robić jaśniejsza. Aby zdeterminować, jak ciało dostało się z miejsca zbrodni i to tam, gdzie zostało znalezione, muszę ustalić, jak dostało się z trzeciego piętra i wyszło z tego okna na salę gimnastyczną. Okej, zanalizuję to możliwe metody i odnajdę to, co brzmi najmądrzej. Kiedy dedukujesz, jak rzeczy są połączone, psychiczna taksówka się pojawi. Celem w tym trybie jest, aby zebrać litery, które leżą gdzieś na pytaniu. Trzymaj ucisk myszy, aby przyspieszyć i używaj A i D, aby aby jechać w lewo i prawo. Przez zbieranie liter latających dogadasz pytanie. Kiedy skończysz pytanie, będziesz miał eskortę, która ma prawidłowe odpowiedzi. Czy to prawidłowa odpowiedź, to wskoczy do twojego samochodu. Jeżeli zła, coś złego się wydarzy. Także są tu inne auta na drodze. Jeżeli w nie walniesz, to zabierze ci pasek energii. Jeżeli będzie niebezpiecznie, użyj spacji dla koncentracji, bądź spokojny i ich uniknij. Proszę jeźdź bezpiecznie, ciesz się przejażdżką. Proszę, odpowiedz na twoją wcześniejszą niepewność. Dobra, jadę. Nawet nie mam dłoni na kierownicy. Aha, na obrazku jesteśmy z insektami, ale dobra. Nie ma żadnych samochodów jak na razie. No z laboratorium, to oczywiste. Ciało zostało przeniesione skąd? Laboratorium Ryomy. Przez basen. Do sali gimnastycznej. To jest oczywiste. No z okna. Wiadomo, że dobrze, jedziemy dalej. Następne pytanie. W jaki sposób ciało poruszyło się między tymi dwiema stronami? Zgaduję. Ale nieźle wymyślili, aby w demo pokazywać, że Kaede ma te wszystkie zdolności w ogóle, a tutaj mamy... przekazuje, że tak naprawdę to są zdolności Shuichiego. Nieza ironia, nie? Dobra, znanie litera.
Ale nie z jaja. Hajime jeździł sobie na desce, a my jeździmy na luzie sobie taksówką. Ciało zostało przeniesione na salę gimnastyczną skąd? Ale to jest oczywiste, no. Ciekawe, czy ktoś może do bagażnika wskoczyć. Teraz pewnie będzie jakiś samochód na drodze. Jezu, ale jasno. Nie będę stał supernową po oczach. O, są samochody. Tyle dobrze, że nie skręcają. Ty, śmiałem, jakby z jakiegoś tego samochodu kadę do nas machała. Jezu. Nie myślałem, że zapię obydwa. Molkuma? The fuck? O co chodziło z tym Monokumą? Jak zostało ruszone z klasy od okna do sal... z okna klasy do okna sali gimnastycznej. No przecież to... No przecież to było oczywiste! Mam to! Ciało Ryomy zostało ruszone konkretnie od laboratorium do sali gimnastycznej. Nie umiem, że rzucili ciałem z okna do okna. Myśli, gadaliśmy o ciele. To nie jak rzucenie kulą, nie? Od baseballu. Jeżeli wiecie, o co chodzi. Nie wierzę, że został rzucony, ale być może w inny sposób. Jak to inny? Nie ma innego możliwego sposobu, aby... I na fajca użył jakiegoś rodzaju ekwipunku. He? Ekwipunku? Tym ekwipunkiem mogli połączyć dwa okna i ruszyć ciało na salę gimnastyczną. Sprzęt do połączenia okien. Wierzę, że był obok ciała. A nie ta od tenisa? Siatka od tenisa? Byłaby bardziej wytrzymała. Lina, którą znaleźliśmy na sali gimnastycznej, mogła być użyta, aby połączyć okna. O, była tutaj podejrzana zagadka o tej linie, którą tylko tu może jawnić. Jaką podejrzaną zagadkę? Tak jak przygotowałem za niej nocy na scenie, ta lina była... skrytłami na scenie? Czułem sceny? Na skrzydle sceny. Ale na tego ranka lina była ruszona za scenę z jakiegoś powodu. To zagadkowa zagadka, tylko tu własna odpowiedź. I w trakcie czasu nocnego, ktoś użył liny. Wtedy rzucili ją przez okno, wrócili ją do sali, przez okno sali dostrzycą. Zrzucili liny. Tak ogarnęli dystans pomiędzy obydwoma oknami. Jeżeli lina byłaby długa i jest wystarczająco długa, aby dotrzeć do obydwu okien. Lina ma około 65 stóp. To jest dystans pomiędzy oknami. Prawdopodobny. Bazując na napisie na basenie, szerokość basenu ma tylko 35 stóp. A czy chodzi o cały wtedy? A dystans od basenu do okna to dodatkowe 16. My razem mamy troszeczkę około 50. A basen jest jedną rzeczą pomiędzy laboratorium a oknami. O czym pomiędzy tymi oknami? Na pewno jest długie. Ha, to co ona mówi? Czekaj, kto tak mówi? Nawet jeżeli lina była wystarczająco długa, nie byłoby to ciężkie, aby przywiązać się do okien. Obydwa okna były zbyt wysokie, aby do nich dotrzeć. Był potrzebny, aby wrzucić linę z jednego klifu do drugiego. Jeżeli okna byłyby bliżej razem, nie musieliby rzucać ich, ale one nie były tak, więc... Nie, Gota myśli, że mogło być. Bo potrzeba tylko jeszcze jednej więcej liny. Kolejnej liny? Jedna by wystarczyła jednakże. Nie, była tylko jedna. O, to będzie wybacz. A nie rozumiem. Nie, jest pewnie, że była inna lina, a przynajmniej coś, co mogło być użyte jak lina. Oczywiście, że chodzi o siatkę od tenisa. Ale co to ma do czego, Gonta? No gdzie jest ta... A tu, bo to wygląda jak lina.
Dokładnie to, co wygląda jak lina. Siatka. Kabel od siatki z motorem Ryomy mógł też być użyty jako lina. Jak długa jest? 50 stóp. No ale jakby użyli? Okej, więc... Najpierw winowajca daje linę na zewnątrz okna, winowajca idzie na drugą stronę. I przywiązuje ją do okna. Co się tu dzieje? Wtedy, po tym jak mają ogarnięte obydwa okna, zawiązują linę oraz kabel razem. I tak winowajca ma jedną linę, która dociera do obu okien. O, wspaniałe konta! Masz taką wiedzę! Nie, to nic. Konta używał liny bardzo wiele, kiedy szukał robaków. Kiedy połączyli okna przenoszące liny, nie mogli jeść ciała tak po prostu. Eureka, mam to! Thomas Edison kiedyś powiedział, że geniusz to 1% inspiracji i 99% przygotowań. Ale w mojej sprawie to 100% inspiracji. Okej, łapiemy, powiedz już. Przecież mówiłem to już, kurde, w trakcie rozprawy. Przykuli ciało do liny i sprawili, żeby pojechało w dół z jednego okna do drugiego jak Tarzan. Ciało dotarłoby do okna w sali gimnastycznej, ale nie wpadłoby do zbiornika z piraniami. Przestań robić takie głupie komentarze i zatrzymaj swój okropny, śmierdzący oddech w swojej okropnej, z okropnych ustach. Zabijcie mnie. Tarzan? ale oni także dali ciało? Do zbiornika z piraniami, jak to ruszyli, ale... To nie było możliwe, tylko jedną przymocą jednej liny. Może lina nie była innym przedmiotem, którego winowajca użył. Nie tylko liny? Nadej, to bardzo ciężkie, aby zdobyć ciało do tego zbiornika. Mógł tego rzucić. Trik był bardzo super ważną częścią w planie winowajcy. Winowajca musiał umieścić ciało do zbiornika własnymi dłońmi. Ale naprawdę mógł to zrobić? Koci, podpowiadasz czy coś? Na coś? Powiedz? Ale jaka odpowiedź? Nie myl mnie twoją gadką o podpowiadającymi podpowiedziami. Ty mnie teraz dziwisz. I definitywnie o coś ci chodziło. To prawda, że winowajca musiał dać ciało dokładnie do zbiornika z piraniami. Jeżeli ciało miałby spaść, winowajca nie mógłby go zdobyć ponownie. Mieli tylko jedną próbę, bez drugiej szansy. To oczywiste, że winowajca chciał dać to ciało do zbiornika uważnie. To oznacza, że chcieli, aby to było jak najbardziej możliwe, najbliżej okna jak to możliwe. Problem jest, jak sprawili, aby to było obok okna? Opona? Tylko co wiemy, że jest tutaj lina, która łączy te drzwi okna. Jakoś winowajca użył tego, aby ruszyć ciało, tak aby było bliżej do okna. Aby sprawić, aby to działało, musieli użyć czegoś jeszcze. Ale co to by było? Co mogli zrobić? Okej, Chuchi, scena jest nareszcie ustawiona. Co? Słuchaj tam mnie. Zrób dobrą robotę, a ja będę mógł zakończyć okazałą rozprawę. Zaczyna się to wszystko z tobą. Ty otwierałeś, a ja jestem głównym wydarzeniem. A razem ocalimy każdego. Razem? Masz to! Wszystkim, po tym wszystkim jesteś moim podwładnym. Mierzę w ciebie, mnie zostawię resztę tobie. Ta. Okej, mogę to zrobić. Rozwiążę zagadkę i pokażę każdemu prawdę. To jest główne wydarzenie. Jakoś coś zostało użyte z liną, aby ruszyć ciało pomiędzy oknami. Myśl, no dalej, myśl! Lina. Ej, opona. Rubber? Nie wiem, jak się to pisze. 2B? Czy P? Ropę.
Ropway? Jest takie słowo w ogóle? Ropway, cokolwiek to jest. Tak, winowajca użył czegoś takiego jak... Tak, jakąś dawka? Aby ruszyć ciało. Na pewno? Wow, masz jakieś obrażenia w mózgu czy coś? Znaczy coś ci zrało mózg? Spróbujesz jakiegoś odkurzacza, aby tego użyć, a my tego nie mamy. Nie, tracę wątek, co? Nie odkurzacza, tylko czegoś innego. Nie, definitywnie było można to zrobić. Winowajca użył tego, aby ruszyć ciało razem z Liną. W scenach jak to? Musisz dedukować obraz, używając kopalni umysłu. W tym trybie twoim celem jest wykopać odpowiedź. Na początku odpowiedzi będą kompletnie wszystkie przykryte. Użyj myszki oraz kursora. Naciśnij lewym przyciskiem myszy, aby usunąć te kawałki. Kawałki zostaną usunięte, kiedy dwoje lub więcej tych samych kolorów się połączy. Pozostałe kawałki zmienią kolor w tej kolejności. Biały, różowy, żółty, biały. Jeżeli zrobisz to prawidłowo, możesz usunąć wszystkie obiekty z obiektu. Co? Wtedy trikiem jest, aby przewidzieć, jak one się zmienią. Kiedy wszystkie kawałki na górze obiektu znikną, możesz wybrać obiekt. Jeżeli bierzesz zły, twój pasek zdrowia zniknie. Jeżeli będzie tylko ostatni kawałek, możesz szybko naciskać lewy przycisk myszy, aby go złamać. Ale to da ci karę czasową, więc nie klikaj jak szalony. Brzmi to być może na skomplikowane, ufaj mi, złapiesz jak zagrasz. Dziękuję za twoje zrozumienie. Dziękuję. Dobra. To zobaczmy, o co tu chodzi. Co to ma być? Rozkładana drabina. Co to jest? Anyway, na pewno chodzi o oponę. Rozumiem. No ja nie, bo nie wiem, co to jest. Chodzi o oponę. Ta opona, która była na basenie. Ta opona? Pamiętasz tą oponę, którą znaleźliśmy na basenie? Z tą liną po jednej stronie? Może lina oryginalnie była powiązana sobie dwoma stronami. Winowajca zrobił sobie taką zjeżdżalnię przez połączenie. Brawo! Zrobił zjeżdżalnię, no kurczę, przecież. Zrobił zjeżdżalnię przez połączenie tej rury. Znaczy zrobił po prostu... Zawiązał linę nad liną przez połączenie dwóch okien. A ponieważ trzecie piętro jest wyżej, grawitacja pchnęłaby tą oponę w dół. Ta opona jest zrobiona z takiego dobrego tworzywa, także to mogłoby wytrzymać dwójkę ludzi. Winowajca użył liny oraz tej opony, aby zrobić taką zjeżdżalnię. Użyli tego, aby ruszyć siebie i ciało Ryomy z laboratorium do sali gimnastycznej. Ale gdzie były te opony? W magazynie? Nie, w ekwipunku chyba basenowym. Nie wiem. Kiedy wbili przez salę gimnastyczną okno, winowajca stanął, wyszedł z tej opony, aby ruszyć ciało. Po tym, albo winowajca... winowajca dał swoje stopy na... tak jak widać. Tak byli bardziej stabilni i mogliby trzymać bardziej ciało uważnie. Nareszcie usunęli linę z okna i zostawili miejsce zbrodni. Cóż, jak to powiesz, to brzmi nałożliwe. Ale wow, zjeżdżalnia! Mówisz, że winowajca dał swoją stopę na okno? Czy to nie przeciwko zasadom szkolnym? To by liczyło się jako wejść na salę gimnastyczną, nie? Ostatni raz, kiedy zadaliśmy wam pytanie, dowiedzieliśmy się, że to jest okej.
Jeden za dano pytanie. Dawanie swojego ciała przez okno jest automatycznie wyrzuceniem, ale stojąc wciąż na granicy to... Czekaj, kto was spytał? To możliwe, że winowajca chciał, abyście potwierdzili detale jego planu. Nie dzieje, aby dać swoją stopę w swoje usta. Jego stopy? Mamy co, nie może dać... Bo nie może otworzyć takiej ataczki i połknąć całej nogi. To ogarnijcie. Nie mogę dać tego żartu, jeżeli wciąż będziecie tak wariować. A, bo chciał zrobić ten żart. To twoja mała pomyłka słowna, to właściwie prawda. Kurwa, spoilerują. Ojciec! Pip. O, tatuś jest teraz skurwiony. A? Nie masz na mnie? To jest to, jak się zachowujesz tak, jak... Jaki zajebisty ziom przez cały czas. Przestań. Nie, wkurwiaj Monosukę. Im bardziej się micie nawzajem, każdy robi pomyłki. Chcę, abyśmy się wszyscy dogadali. Mono tam ma rację. Monosukę, lepiej abyś podziękował Monodomi. Mniej pewności siebie i bądź bardziej wdzięczny, okej? Okay? Mip. Człowieku, ta rozprawa jest naprawdę zabawna. Dlaczego rujnujesz ją tą pomyłką słowną? Ale przypuszczam, że teraz wiem, że logika Szczuciego trafiła prawidłowo. Więc winowajca naprawdę użył tej zniszczalni, aby ruszyć ciało? To! Użyj zniszczalni, aby ruszyć ciało od okna do okna! Morderstwo zniszczalni liniowe, co za szalone gówno! Ale jeżeli mechanizm był tak skomplikowany, nie byłoby to ciężkie, aby to ogarnąć? Od fotel? Nie konkretnie. Wystarczyło odczepić linę od okna po użyciu tego. Wtedy, po tym powróceniu do laboratorium Ryomy, mogli ogarnąć linę z tamtej strony. Wrzucenie liny na salę nasypną z basenu było ostatnim krokiem. Rozumiem. Lina była rzucona przez okno, dlatego tam była. Z tą metodą winowajca miał... robił wiele podróży między laboratorium Ryomy a basenem. I dlatego zbrodnia była popełniona w czasie nocy, kiedy wszyscy byliśmy zebrani. Ale winowajca uważał... Był ważny, by zdobyć linę, którego użyli jako zbrodnię. Dlaczego zostawili zamiast tego wtedy kulę w basenie? Bo nie mogli wejść do niego. Wierzę, że to był przypadek. Przypadek? Przypadek? Tak, kiedy winowajca zjeżdżał po oponie, przypadkowo im to wypadło. Dlaczego zostawił to w basenie? Powód, dla którego winowajca zostawił to w basenie, jest oczywiste. Był czas nocny. O to chodzi! Nawet gdyby chcieli, nie mogli, ponieważ to miało miejsce w czasie nocnym. Rozumiem, nie mogli tam wejść, ponieważ pływanie jest zakazane w czasie nocnym. A nie mogli użyć liny, aby ją wyłowić? Niedokładnie. No widzisz, poziom wody w basenie jest zbyt niski. Nawet gdyby jeden próbował wyciągnąć tą oponę przy pomocy liny, ten kąt, pod jakim była lina, sprawdziłaby, że to było niemożliwe. To jest inne, jeżeli użyliby... Pol? Nie za bardzo rozumiem. Byłby inaczej, gdyby użył jakiegoś chwytaka, ale nie możliwości, aby lina mogła zadziałać. Nawet gdyby opona była bliżej samego tam basenu, woda wciąż byłaby zbyt niska, by ją wyciągnąć. Znaczy jakby była bliżej schodów. Brzmi jak zbyt wiele roboty. Mogę zobaczyć, dlaczego oni to tam zostawili. Ta, zajęłoby zbyt długo. I byliby w kopalni, gdyby ktoś ich zobaczył. Ha! Co za kurczę idiota rzuca kulę? MK. Co kurde za głupiec wyrzuca kumkę i nie próbuje zdobyć ponownie? Chcesz mi powiedzieć, ten spinowalca to prawdziwy amator. Nie, właściwie.
Zostawmy tą jedną pomyłkę. To, oprócz tej jednej pomyłki, to była perfekcyjna zbrodnia. Gdy Maki nie spotkała się z Ryomą w czasie nocnym, być może to byłby koniec. No, wciąż nie wiem, czy Maki mówi prawdę, czy nie. Ryj? Osobiście uznaję, że winowajca jest straszny. Co za taki okrutnie przepiękny plan. Nigdy nie wyobraziłbym sobie zniszczalni. A, respekt rozkwita w moim sercu dla tego winowajcy. Co dziś, głupi? Nie respektuj winowajcy. Nie, respektowanie inteligencji winowajcy jest konkretne, aby rozwiązać tą zbrodnię. Jest mi tak blisko. Jest jeszcze jeden krok, aby odkryć prawdę. Teraz ustalmy, kto nim jest. Ale oczywiście, to będzie trudne, aby ujawnić te zagadki w inny sposób. Więc kto? Ha, no to czy to czas dobry, aby zaczął główne wydarzenie? Bo mój podwładny tutaj nie się podjarał, więc pozwolę mu to przejąć jednakże. A okej. Po prostu cóż na czego, ponieważ sam nie wiesz. Ryci, to wiesz, kim jest winowajca? Ta, wiem zbyt dobrze, kto jest winowajcą. Hej, Ryci, znowu wątpisz? Co? Ty, człowieku, nie ma potrzeby na to. Jak mówiłem, jesteś moim podwładnym. Bez odpowiedzialność za pomyłki, jakie robi mój podwładny. Nie zużyj zdolności twoich, które bierzesz, i daj prawdę prosto w ich gardła. Wierzysz w moje zdolności detektywistyczne? Prawidłowo! Zostawię to wszystko tobie, Shuichi! Ta, muszę wierzyć w moją pracę detektywistyczną. Te całe ustawienie, które zostało przygotowane na sali gimnastycznej, było wcześniej i w ogóle. Wiedząc to, zawiąża mi listę podejrzanych. Szczerze, nic tu nie pokazuje na nikogo. Ale idąc cały czas moją logiką, że winowajcą są osoby, które bardzo wierzą w Boga. Coś nie tak? Pamiętajmy alibi każdego. Myślisz, że ta osoba naprawdę mogła zrobić ten machadzin na sali gimnastycznej? O kurde, każdy na mnie patrzy. Myślą, że kłamie. O kurde. O Jezus! Kto jest winowajcą? O mój Boże! Ej, to jeżeli... To kto jest winowajcą? Ja nie mogę być, Kaito, odpadam, ty odpadasz. Enedu, Erike, fakie, coś tam wypadnie i zobaczymy. Na pewno! Ja pierdolę! No nie mogę, kurwa, mam tylko 20-30 sekund na decyzję. No kto to może być? Miu? No kury, bez kitu. Nie wiem! No coś nie tak? Kurwa, nie wiem. Ja po prostu nie wiem. Kurczę, zrobiłem tak wiele pomyłek. Czy oni myślą, że ja to zrobiłem? No ale kto to mógł zrobić? Nikt nie... No pojęcia nie mam. Zrobiłem to tylko na podstawie tego, że ma chyba sprzęt do pompowania. Jest jedna rzecz, którą chcę potwierdzić, ale Kirumi jest skufną podejrzaną. Ja? Co? Kirumi? O, więc Kirumi to winowajca. Nie ustaliśmy tego jeszcze. Usłysz mi najpierw jej zeznanie. Ale co, bo robiła zasłonę? To prawda, Kirumi? Nie wierzę, żebyś mnie podejrzewał. W tej sprawie muszę to odrzucić. Nie pozwolę ci zrobić złego wyboru. Złego wyboru? Jeżeli to wierzysz, to ja. Staniesz do swojej decyzji. Odrzucę wszystkie twoje przypuszczenia. Całą moją wolą, dla dobra każdego. Bardzo chętnie. Bo nie wiem, czemu ona ma być winowajcą. Fuck. Teraz nie mam alibi na czas nocny, ale inni też nie mają. Powód jest zbyt podejrzany, aby osądzać podejrzenie na mnie. Zrobię pomyłkę.
Trochę powiedzieć całe zdanie. Aby zmusić Kirumi, aby się wkopała, moja logika musi być taka bez oporu. Tutaj dziury w jej zeznaniach gdzieś. Muszę być spokojny i je znaleźć. Jakie mam alibi dla wszystkich wczoraj? Nie, mylisz się! Kto nie mógł? Ona nie mogła? Nie, jedna osoba, która mogła przygotować to morderstwo, to Kirumi. Cóż, przygotowanie na sali genetycznej tak przynajmniej. I dlaczego w to wierzysz? Zanim winowajca mógł dać ciało do zbiornika, kilka kroków musiało być zrobione. Jak zawiązanie linie, przywiązanie liny do okna i danie tej szybki do zbiornika z piraniami. To prawda. Ciało Ryomy weszło do sali gimnastycznej z okna, bo były przygotowane podczas przygotowania. I to mogły zostać zrobione tylko przez Kirumi, która sama była na sali gimnastycznej przez całą noc, przed nocą. Ale Kirumi była sama na sali gimnastycznej tylko jak przez 5 minut. Nie wystarczająco czasu na morderstwo, ale wystarczająco, aby je ustawić. Wystarczająco czasu, aby zawiązać linę do okna i rzucić tą szczypkę do zbiornika z piraniami. Kiedy rozumiem, skąd to przychodzi, zapewniam cię, że to jest część tylko twojej wyobraźni. Pusta teoria stworzona przez twoje potrzeby. Znaczy potrzeby odnalezienia prawdy, coś w tym stylu, no. Bo mamy gdzieś tutaj limit noży? Jezora, pokonałem ją. Okej, mam to, niech na razie. Nie wiem. Wydarzyło, no nie mogę trafić. W punkt pało. Mam dowód. Jest to takie naruszenie na ramie okna po obydwu stronach. To było wtedy, kiedy lina była przywiązana do ram? Tylko przywiązanie liny nie spodobałoby takich obrażeń. Lina była przywiązana do ramy. Musiała być, mieć wagę w dół bardzo mocno. Rama się nie złamała, ale zostawiły takie znaki i to mocne. Te ślady są dowodem, że użyłaś liny, aby przenieść ciało na dół. O, coś nie tak, Mikirumi? Co nie tak, co nie tak, co nie tak? Hej, co się tak, hej, 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 hej! Czy Kirumi jest cicha, ponieważ to jest to, co się wydarzyło? Proszę odpowiedz, Kirumi. Czuję, ci robi to dla twojego dobra. Jeśli to dla mojego dobra, to byłoby łatwiejsze, aby wybaczyć. Ale nie mogę pozwolić, ponieważ ja muszę to zrobić dla każdego. Dla każdego? Mam zadanie odpowiedzialność. Muszę dać każdemu ich bronić. Więc odmawiam poddania się. Nie wybaczą mi, jeżeli ja to zrobię. Co? Skąd to wyszło? I odpowiedź wygląda na pewno siebie. Więc co ona ma na myśli, mówiąc każdy? Czy ona robi to dla naszego dobra? Czy ja się mylę? Czy Kirumi jest niewinna? Nie, jeżeli ja się mylę ponownie... Hey, Kirumi? Kim tylko jest ten każdy, o którym gadasz?
Kaito? Mam dziwne przeczucie co do tego. Powiedziałaś każdy, czułem się, że nie mówiłaś o nas. Też tak się czułem. Czułem się, jakbyś gadałaś o kimś, kogo tutaj nie ma. Kogoś, kogo tutaj nie ma? Ktoś na serwerze Akademii? Hej, widzę, że Kirumi widziała swoje nagranie wideo. Ha? Nagranie wideo? Znaczy motyw. Widziałeś własnego kogoś w niebezpieczeństwie, więc popełniłeś morderstwo, nie? Czy to prawda? Bardzo przykro, że zrobiłam taki problem. Z tego sprawiłam, że wszyscy źle przypuszczacie. Niepotrzebny? Mówisz, że się mylę? Ale każdy, którym gadasz? To chodzi o was wszystkich oczywiście. Naprawdę? Przyrzekasz na Tuę? Tak, naprawdę. Więc proszę, wierzcie we mnie, nie jestem winowajcą. Nie obchodzi mnie, co mnie myślicie, ale nie pozwolę, co się stanie, ale nie pozwolę wam, abyście umarli. Ja zrobiłam łotnicę do Kaede. Życzyła sobie, abyśmy uciekli razem. Chcę mieć ci zadania jako elitarna pokojówka. Życzę sobie służyć każdemu. Więc proszę, weźcie mnie we mnie, musicie. Kirumi. Totalnie stwierdzamy, że Kirumi jest winowajcą. Może to ktoś inny? Na pewno jesteśmy pewni, że to nie Kokichi? Haha, jakie chamskie. Konta, nie może uwierzyć w Kirumi, że zrobił Ryome. Śniadanie Kirumi było najlepsze. Zawsze traktował nas tak dobrze. Naprawdę jest tak mała. Być może po tym, jak zdobyła nasze zaufanie, miała szansę na uderzenie. Naprawdę zjebałaś. Zjebana od głowy do paznokci. Nawet przez swoje brania, mogę powiedzieć. Czyli prostsze rozważ podejrzewanie jako winowajcę. Tylko podejrzewasz mnie, ponieważ byłam na sali gimnastycznej w trakcie czasu nocnego wczoraj, prawda? Ale nie możesz podejrzewać mnie, obyś się winowajcą bez konkretnych dowodów. No przecież może być Namaki i Kaito, że poszli na sali gimnastyczną. Nie mają alibi. Mogli udawać pomagają Kimiko, ale sekretnie przygotowali morderstwo. I jak to mówisz, to jest możliwe. Nie możemy stwierdzić, że Kirumi jest winna, tylko pozwiesz na naszych alibi. Chcie może podejrzewanie Kirumi jest mylne. Może powinniśmy przemyśleć to jeszcze jeden raz? Ja zrobiłem łotnicę. Jako elitarny detektyw, zrobiłem obietnicę, aby znaleźć prawdę. Zrobiłem łotnicę do Kaede, więc nie odwrócę się teraz. Boją się, że oskarżają jednego z przyjaciół o morderstwo. Więc to ode mnie zależy, muszę to zrobić. Użyję moich detektywistycznej pracy, by to udowodnić. Więc wciąż wierzę z tym winowajcą? Ale mam dowód, żeby stwierdzić, że ja... Nie, jest. Mam dowód, że jesteś winowajcą. Rozumiałem to, kiedy determinowaliśmy tą drogę zjeżdżalni, kiedy ruszyłaś ciało. Jak zostało urządzone. Gdyby to faktycznie była Kirumi, która ruszyła ciało przy pomocy tej zjeżdżalni, ostateczna wskazówka rozpaliłaby się. Wpasuje się w układankę. Ostateczna wskazówka? Ostateczny dowód, który dowodni, że Kirumi jest winowajcą. Czuci, nie ów mi. Dlaczego tak zespirowana wyprzymać mnie na winowajce? Nie chcesz obronić każdego? Robię to, ponieważ ja chcę obronić każdego. Czuci. Ty mylisz się. Twoje detekcje są mylne. Twoje słowa nie przekonują mnie teraz. Nie w kiedy widzisz sam prawdę. Jako prawdę? Tylko co cię obchodzi twoje rozumowanie? Nie słuchasz reszty. Poza tym, że każde życie jest zrobione przez tylko dedukcję i jest takim gówniane i w ogóle. Nie ocalisz nikogo! Nie mam więcej wątpliwości. Jestem pewny, że się nie mylę. Zaprezentuję każdemu dowód, który dowodni, że ona jest winna. Dowód, który ma najmniejsze znaczenie. Dokładnie to! Kawałek czarnego materiału w basenie. To ostateczna wskazówka, która dowodnia, że jesteś winna. Aha. Zastanawiało mnie to od dłuższego czasu. Nie mogłem ustalić, co to było. Myślałem, że kogoś śmieć, ale nie mogłem tego zrzucić konkretnie. Teraz, jak klasowa rozprawa doszła tak daleko, wiem na pewno. To ważny kawałek do tej zagadki. Ponieważ ta opona to dowód, że winowajca nie mógł się jej pozbyć. Czemu? Używając tej zjeżdżalni, możesz jechać po linię pod laboratorium do sali gimnastycznej. Ale jak ją kontrolować? I gdyby wciąż jechała i uderzyła w okno, prędkość by odrzuciła ciało. Aby uniknąć tego, winowajca musiał jakoś kontrolować prędkość. Na przykładu, winowajca użył swoich dłoni jako taki hamulec. No i?
Chociaż się mylisz, twoja logika ma dziury. Kurbi, dlaczego tak się irytujesz? Jest tutaj absolutna piękność, jak próbujesz walczyć przeciwko prawdzie. Jakiej prawdzie? Ta czarna dziura tylko śmieć. Nie można dopomnieć, że jesteś winowajcą przy pomocy tego. Nie, to nie tylko śmieć. To dowód, że jesteś winowajcą. Ustalenie, jak ten czarny materiał pasowuje się, jest kluczem do wszystkiego. Ustalę teraz to wszystko, aby stało się jasne. Okej. Jak to hold? Aha, już rozumiem. Jak to działa? Nie znam, jak to działa. Moment, przytrzymuję i puszczam. Aha! Nie mylę nikogo. A, muszę puszczać. No kurde, nie mogę No jak na razie daję radę. Wow. Kurczę, czemu ona ma tak dużo zdrowia? Nie wytrzymam z nią. No, przecież puszczam to. Okej. Widzę, że dochodzę do jakiejś drzwi. Tu się z nią zgadzam. Ja nie wiem, skurwa, z czego byśmy to wzięli, nie? A nie zauważyłem tego, było za moją głową. Co to? Co to latało? Ja interweniuję. Ostatni cios. Fuck! Jezu! Dobra, Kada aż tak bardzo się nie rozebrała. Ten rodzaj materiału pochodził od czarnych rękawiczek Kirumi. Say what? Rękawiczki Kirumi? Jeżeli nowajca spowolniał był to przez opanie liny swoimi dłońmi, byłoby wiele takiego naruszenia. Łatwo by sprawiła, by lina się paliła. Ale nasz winowajca był mądry. Nie spaliło się to, ponieważ nie mieli samych dłoni. To winowajca miał rękawiczki. I one się przypaliły, kiedy robił zahamulec i wpadły do basenu? Z tego co pamiętam, jedyną osobę, które noszą czarne rękawiczki, to Kirumi, prawda? Rękawiczki na twoich dłoniach teraz. Czy masz je z dormitorium? Ekstra uniformy w naszych pokojach są z tego samego materiału, które my nosimy. Możemy przetestować moją teorię, porównując ten materiał z jej rękawiczkami. No i Kirumi? Pozwolisz nam porównać ten materiał z basenu z twoimi rękawiczkami? He? Coś nie tak? Dlaczego tak pocisz? Kirumi, co nie tak? I na końcu. Jestem jak oni. Boję się ujawnić prawdę. Ponieważ to oznacza, że ktoś będzie poświęcony, ale Kade też nie bała. Nie... I to nie pozwoliło jej ją zatrzymać. Przemyślała wszystko aż do gorzkiego końca. Ja mierzę się z prawdą. Ja mierzyłem się z prawdą i zwątpiłem. A wciąż myślałem i wciąż brnę dalej. I to, gdzie tutaj mnie doprowadziło. Nie odwrócę się od tego. Pokażę wam prawdę. Przy pomocy komiksu. Świetnie.
No moment. Ktoś, kto niósł linę, to pewnie gdzieś pod koniec. O, kajdanki, tak. Tak, czy nie? Dobra, to już się zgadza. No. To gdzieś pod koniec. A, już wiem. Tu? Szwej. Czyli tu. Nie cienie liny, było... Gdzieś w tym jej... Tu? Nie, nie. Kurczę, nie ma pojęcia. Lina była w magazynie? Dobra, opona została wzięta kiedy? No tak. Tak? No co, a co jest tu wyżej? No, no w lewo. Tak? Okej. Okay. Metalowe kajdanki w wodzie będą na końcu, tak? Nie. Tu gdzie? A, tego piranie nie zjadły. Okej. Okay. I ostatni dowód, znaczy przedostatni w sumie. Dobra. Nie, zaraz co? I ostatni dowód. Ciekawe, czy to jest losowo jakoś. To jest prawda z tą sprawą. Ciało ofiary zostało znalezione tego ranka w trakcie ucieczki Himiko. Tego pokazu, oczywiście. Kiedy widzieliśmy piranie w tym zbiorniku, myślimy, że ucieczka Himiko zawiodła. Oczywiście, to była część planu. Ucieczka Himiko była perfekcyjna. Ale kiedy Angie otworzyła kurtynę naprzeciwko tego wszystkiego, widzieliśmy Ryome z piraniami dookoła niego. Zanim ktokolwiek mógł zareagować, piranie zjadły Ryome. Wszystko co zostało, to jego kości kajdanki, które nosił. Ten okropne, no, te okropne spojrzenie na wszystko było ostatecznym dotykiem, którym naruszono ten trik magiczny. Winowajca dokładnie przemyślał czas oraz miejsce morderstwa, sprowadzając przez to, że Himiko była winowajcą z tego wszystkiego. Więc idziemy do dalej. Wprawdzie, zbrodnia zaczęła się ostatniej nocy, dookoła 8, prawie około 10. Kiedy przygotowała pokaz na sali gimnastycznej, winowajca miał szansę robić samemu. I to wtedy, kiedy winowajca użył drabiny, aby dotrzeć do pirań. I usunął też szkiełko i dał je do środka. Użył tego po to, aby oddzielić piranie od drugiej strony wody. Zbiornika, znaczy. Dalej, winowajca wziął linę ze sceny, znaczy z tego, ze skrzydła, ze sceną z sali gimnastycznej. Użyli drabiny jeszcze raz na ten czas, aby podejść do okna od sali gimnastycznej. Teraz są jej rękawiczki pokazywane.
I wtedy otworzyli okno i zawiązali jeden koniec liny do, no właśnie do okna, do ramy. Znaczy tutaj od tego co widzicie. Rona dobrze zna przez okno do, na basen. Przygotowania były kluczem do tego planu winowajcy. W czasie nocnym, po północy, winowajca spytał Ryome, aby spotkać się w krematorium. Wszystkie części się zgadzały. Winowajca był gotowy na morderstwo. Najpierw winowajca ogłuszył Ryome, prawdopodobnie uderzając go w tył głowy. Wtedy dał dali kajdanki z tego pokoju z prysznicami na nadgarstki Ryome. Nie żeby coś, ale lepiej komuś założyć kajdanki z tyłu pleców, bo wtedy nie ma w ogóle opcji, aby się bronił. I dał jego głowę prosto do pod kran wypełniony wodą. I od wody oraz bólu od tonięcia Ryoma powinien się obudzić i się tam siłować. Winowajca przewidział jego opór, dlatego Ryoma był skuty. Ta walka zostawiła oznaki na kajdankach oraz kranie, ale ostatecznie Ryoma odpadł. Ryoma był martwy, ale plan winowajcy dopiero się zaczął. Usunęli kabel z siatki i dali go od okna, żeby, do okna, który mierzył w stronę basenu. I wtedy na basenie połączyli tę linę oraz kabel przy oknie. Boże. Wrócili do laboratorium po ogarnięciu ostatniej rzeczy. Chodziło o oponę, która była na tam w schowku na sali lodowym na basenie. Kiedy wrócił do laboratorium, winowajca wciągnął kabel, wciągając linę. Pociągnęli tą linę, tak aby była przywiązana do ramy od laboratorium. I tak, sala gimnastyczna i okna w sali gimnastycznej laboratorium były połączone jedną liną. Po zrobieniu takiego pieszczaka pewnego rodzaju, po tym jak przywiązali linę do opony, powiesili tą linę, kabel, co? Powiesili po prostu oponę z liną, która była połączona przy tych oknach. I tak winowajca stworzył zjeżdżalnię, która była użyta, aby ruszyć ciało. Naprawdę nieźle przewidziane morderstwo, ale winowajca zrobił dwie konkretne pomyłki. Winowajca wszedł na oponę razem z ciałem Ryome i jechał w stronę sali gimnastycznej. Z taką różnicą wysokości pomiędzy oknami mieli naprawdę niezłą prędkość. Obojętnie zniszczenia się, winowajca użył hamulca. Użyli własnej dłoni, aby złapać linę i ją spowolnić. To spowodowało, że lina by się przypaliła i winowajca nie nosił rękawiczek. Serio? Ale z powodu przypalenia część rękawiczki rozpaliła się i wpadła na basen. Inaczej, winowajca dotarł. Tak czy inaczej, winowajca dotarł do okna i wrócił ciało Ryomy do zbiornika z piraniami. Te szkiełko nie trzymało tylko pirań oraz ciało, aby było oddzielone, także trzymało piranie tak blisko, że zakrywały ciało. Po tym winowajca musiał rozwiązać linę oraz wewnętrzną oponę i to wtedy, kiedy zrobili drugą pomyłkę.
kiedy druga koniec liny się zatracił, opona wpadła na basen. Do basenu. I ponieważ winowajca był zmuszony zostawić dwa kluczowe kawałki dowodów, materiał oraz tą oponę. Nie mogli zdobyć tego dowodu z powodu zasady przeciwko pływaniu w czasie nocnym. I to jest cała historia. Mylę się? Kirumi Tojo? Elitarna pokojówko? Kirumi, to jedyna konkluzja, do jakiej dotarłem. Masz jakieś sprzeciwy? To bardzo, bardzo niefortunne, Shuichi. Moja duma jako pokojówka domaga, żeby pełni każdą prośbę, którą otrzymam. Ale na zakończę tak to... To co, że przyznajesz się? Dlaczego użyć własnych rękawiczek? Magazyn powinien mieć wiele... Nie ma żadnych. Oczywiście, że musiała ich użyć te, które były dostępne. Kurczę, Monokuma dał nam wszystko, ale rękawiczki. Co za par, to bardzo sadystyczne. Ale dzięki niemu, przynajmniej ta gra stała się o wiele bardziej interesująca. Więc zadecydowane. Ta rozprawa była zdecydowana na moment, kiedy ktoś, nie powiem kto, otworzył swoje wielkie usta. Nie wiem tego. Może prawdziwy winowajca jest kimś, kogo nikt się nie spodziewa. To prawda, nie musicie się martwić. Omoto tam, jesteś jak mamusia, która zajmuje się swoim chorym dzieckiem. Okej, zacznijmy. Ta ekscytacja, która przyjeżdża w wasze serce. Walka między oskarżonym oraz niewinnym. To czas na głosowanie. Nawet nie może się opierać. No nie mogę wybrać. A. Jednogłośnie? Teraz, skoro głosowanie się zakończyło, zobaczmy wyniki. Co? Ktoś zagłosował na mnie. Okej. Okay. Ciekawe kto. Kto będzie wybrany jako winowajca? Ty zrobiliście prawidłowy wybór, a może mylny? Kirumi na nas zagłosowała, bo myślała, że inni też tak zwątpią? Kasowa rozprawa się zakończyła. Serio mam wszędzie literę A? I dużo minusów. O mój, wszyscy zagłosowaliście prawidłowo. Co za niespodziewany zwrot wydarzeń. Oskarżony, który zabił Ryome Hoshi, to Kirumi Tojo, elitarna pokojówka. Brawo, brawo! No, dziękuję Bogom, że udało nam się przejść przez tą klasową rozprawę ponownie. Nie ma nic dobrego na temat tego. Kirumi, dlaczego to zrobiłeś, Kirumi? Prawda, wynik był niespodziewany. Jak może być taki spokojny? Ale Gonta nie wierzy. Kirumi tak pomagała każdemu. Osadzić tak samo... I tak samo Kirumi jest winowajcą? Hej, hej, jak długo będziesz nas okłamywać? Dlatego się tak dobrze nami zajmowałaś? Abyś mogła każdego wykiwać? Może jeżeli nie jest moją mamusią? Nikt nie ma twoim panu mamusią! Hej, Kirumi, powiedz mi, czemu? Zawsze myślałaś na temat każdego kłaciebie. Jak mogłaś kogoś zabić? No, ludzie zawsze są samolubni i skupiają się tylko na sobie. Dlatego nienawidzę ludzi! Oni palą lasy, które nazywamy domem. Oni, zamiatają rzeki, z których pijemy. Nigdy nie wybaczę ludziom. Ale to naprawdę powód, aby ich zniszczyć? Kilku ludzi jest naprawdę miłych. Ri! Wystarczy waszych komentarzy! Cóż, Kirumi? Czy ty... nie dawałaś nam więcej rzeczy niż tylko fałszerstwo? Nie, to niemożliwe. Powiem, że tak nie jest. To kolejne kłamstwo też? Nie jest tak. Wciąż wierzę, że Kirumi się o nas martwiła. Jak byś wiedział? Nie mogę powiedzieć na pewno, ale mogę wyczuć, czy ta rozprawa ją troszeczkę powala. Lol.
Możesz, nie możesz być na pewno. Hm? To jest to, co detektyw powiedziałby. Kirumi, nie jesteś wkurzona? Z powodu tego, że... z powodu ludzi, którzy są dla ciebie ważni. Właśnie, jakie jest nagrania, więc Kirumi oglądała swoje. Wcześniej Kirumi wspomniała, że zaakceptowała prośbę. Być może ta prośba doszła od kogoś ważnego z tego nagrania. Nie możemy zobaczyć tego nagrania. Nie masz nic do powiedzenia? Nie tutaj to, po prostu jestem zagubiona. Ponieważ jeżeli powiem wam, dlaczego to zrobiłam, będziecie żałować, co właśnie zrobiliście. Żałować? Czemu? Gadaj, inaczej nie zaakceptujemy tego! Proszę Kirumi, powiedz nam! Ja bardzo cię obchodzę, ja wiem, że reszta też tak myśli, więc proszę! Bardzo dobrze, wtedy jeżeli jesteście tak zesperowani, aby wiedzieć, rozważę tą ostatnią prośbę i powiem wszystko. Nie mam więcej kłamstw, lepiej mówiła nam prawdę, proszę, dziękuję. Tak, rozumiem. Wasze rozumiewanie było prawidłowe, powód, dla którego zamordowałam Ryome, z powodu, co zauważyłam w moim nagraniu. Jak myślałem, oglądałeś swoje wideo. To znaczy, że ktoś złamał przyrzeczenie i wymienił się tymi wideo? O kurczę, kto z was to zrobił? Zamknijcie oczy i podnieście swoją dłoń, jeżeli to byś ty. Nawiązanie do pierwszej części. Dlaczego ktokolwiek ma podnieść swoją dłoń? I potem jak zamknie swoje oczy. To nie być potrzebne? Nie wymieniłam mojego motywu z nikim. He? Jeżeli nie wymieniłaś, to jak widziałaś? Być może Kirumi otrzymała swoje własne. He? Może mi, czy miała swoje własne w początku? Prawidłowo. Nikt nie miał mojego motywu, ale ja. Te wideo było normalne. Znaczy dostałam je, nie mam pojęcia czemu. To niemożliwe, Monokuma, coś to kurwa dzieje. He? Ty wiesz. Ja wspomniałem o tym wcześniej, chciałem o tym wspomnieć wcześniej, ponieważ mnie to zastanawiało. Wszystko z powodu tego, że wideo się wymieniło. Co to znaczy dokładnie? Dzieciaki się pomyliły, ja to mówiłem. Nie, nie graj głupiego. Jesteś osobą, która podmieniła te motywy. Nie, nie zrobiłem tego. He? M. O! Czy ja nie powinienem pytać? Czy mi siaczki zjebały? Nie powinnam? To wszystko mi na monofani. Ona nie dała bez sprawdzania imion. Co? Nie wiedziałam. Monotaro powinien sprawdzić imiona też. Czekaj moment. Nie pamiętam zdawania żadnych wideo. To moja wina. Co? Przepraszam. Powinienem być bardziej uważny. Nie, nie, Monotam. To nie twoja wina. To wszystko nasza wina. Bardzo przykro. O, na to, że źle się zrozumieliśmy. Kompletnie zapomniałem, że cały plan był po to, aby porozdawać te wideo. Ojciec. To nie masz wina, dzieciaki. To moja wina, że zapomniałem. A żeby miały być pomieszane. Ojciec! Dziękujemy Bogom. Co jest kurwa z tym dziwnym zachowaniem? I z takimi idiotami. Nie chcę się dogadywać z takimi głupimi wisiakami jak wy. Pip. Bardzo przykro, że zrobiłem taki wielki kłopot. Proszę, kontynuuj waszą nudną konwersację. Rozumiem. Monokupsy rzucały te motywy randomowo. Utrzymanie mojego własnego było niczym więcej niż złym szczęściem. Powiedz, oglądałaś jej bez wiedzenia, dlaczego ci je dano? Czy to było twoje wideo? Co tam było? Co? Obiecałeś, że powiesz wszystko. Powiem prawdę. Konkretnie, ale wątpię, że ktokolwiek mi uwierzy. W tej sprawie? Dlaczego nie obejrzymy razem? Tak, to było wiele lepsze. Pośpiesz się, zanim ojciec cię snudzi. Jak weszliście to przemyślenie? Czy uważam, że tak będzie lepiej? Być może prawda będzie łatwiejsza, a powierzycie, jeżeli będziecie sami świadkami tego. Potem jak Kirumi przemówiła, monokupcy zaczęły odgrywać wideo. Kirumi Tojo, jaki jest twój motyw? By popular demand, it's time for the motive video! Who's the most important person in your life? And now, without further ado, Kirumi Tojo, the ultimate maid! With clients in politics... Skrętami w polityce i finansach, hejtarna pokojówka jest zawsze połana na każdą prośbę. Jednego... takiego... Losowego dnia, tylko takiego przesądzającego coś dnia. Znalazła pana przez najważniejszego klienta. Prawie jak... prezydenta? Albo ministra tego. Kurczę, uciekają mi słowa teraz. Minister Sprawiedliwości. Chyba tak. Minister Sprawiedliwości, panie. Minister Sprawiedliwości miał prośbę bardzo ważną.
Prosiła użyła swojego talenta jako elitarna pokojówka, aby serwować swojemu kraju. Poprosił Kirumi, aby sprawiła, aby ten kraj był wspaniały ponownie i dał wszystkie swoje autoryzacje na nią. Sej kurczył. What? Nikt nie podejrzewał, że nowa sekretarka ministra sprawiedliwości była sekretnie prowadziła tym krajem. I de facto sama stała się ministrem sprawiedliwości. Tylko Kirumi mogła ocalić kraj od ostatecznego takiego ostatecznej porażki. Tak, przyszłość kraju polegał na leżonej ramionach. Ale Kirumi jest tym, co się liczy. Lecz akceptowała prośby, tylko które może wypełnić. Była kierowana przez ulgi swoich cywilów, którzy byli najważniejszymi ludźmi w jej życiu. O, a skoro gadamy o ważnych ludziach, nieszczęśliwy wypadek wkrótce stał się dla tych wszystkich ludzi. Ale jaki? To sekret, sama ustal. To niemożliwe. Co jest kurwa? Minister Sprawiedliwości? Wszystko co widzieliście to prawda, jednakże przypomniałam to sobie tylko na już wideo. Pa, przypomniałaś? Proszę, człowiekonie, to wideo jest prawdziwe? Znaczy kur... To jest rzeczne. Nie ma możliwości, aby Kirumi naprawdę była minister sprawiedliwości. Nie, to jest prawda. Ja, Kirumi Tocho, elitarna pokojówka i najważniejsi ludzie dla mnie to... cywile tego kraju. Czy ludzie, po prostu. Zostałam wezwana, aby sprawić, aby kraj wzrósł od tam najgorszego kryzysu. Przyrzekam, aby pomóc wszystkim cywilom. Jako elitarna pokojówka, ja doradzałam politykom wiele razy w przeszłości. Ale chcieli, abym priorytetowała ocalenie tego kraju od kryzysu nieprzewidzianego. I wypełniłam tą prośbę. Jako pokojówka, dostanę honor, abym służyła całemu krajowi. Naprawdę dziwisz każdego i mnie, ponieważ nie ma sensu. I aż padnę. Widzę, więc Kirumi jest prawdziwym ministrem sprawiedliwości, który prowadzi kraj tam za scenę. Jak możesz poważnie wierzyć, że dziewczyna z średniej szkoły byłaby ministrem sprawiedliwości? Nie wiem, że to dziwne, że elitarny poziom mógł być aż tak potężny. Jeśli talent Kibo udaje, że jest człowiekiem, nawet jeżeli jest bezsercowym robotem. Ej, jaki chamski, nie udaje, wciąż się uczy. Rozumiem, więc powodzenia, tak przypuszczam? A, ja jestem zaciekawiony impresywnym talentem Kirumi, ale minister sprawiedliwości... Wtedy Kirumi naprawdę jest minister sprawiedliwości? Ona miała na sobie całą przyszłość kraju? Ten motyw wideo, olewając motyw wideo, Kirumi nie wygląda jakby pomała na ma czegoś takiego. Hej, hej! Rozumiem, że Kirumi jest naprawdę ważna, ale o co chodziło z tym nieprzewidzianym kryzysem? Nie do posłania. Nie wiem właściwie. Czemu nie okazać pamiętać? Z naszymi zatraconymi wspomnieniami. Czekaj, czy to nie jest jak te polowanie? Elitarne? Być może to jest połączone w to. Elitarne polowanie jest połączone w kryzys nie do powstrzymania? Czyż to prawda, że są połączone? Co to jest to elitarne polowanie tak czy inaczej? Nie wiem, co się stało. Dla kraju, skąd tu jestem, w środku zamkniętej ściany. Dlatego muszę wiedzieć. Muszę wiedzieć, co najważniejsi ludzie w moim życiu, czy są bezpieczni. Ponieważ to mój rozkaz i w ogóle, aby bronić każdego cywila w tym kraju. Dlatego muszę siałam uciec. Więc dałaś nasze życia przeciwko życiom każdego innego w tym kraju. Ale, jeżeli to są opcje, oczywiście, żeby łapić każdego zewsząd, prawda? To jest, tak wiele żyć tam jest. A my powstrzymaliśmy Kirumi od zrozumienia tego, ponieważ byliśmy tacy samolubni, że chcieliśmy przetrwać. Co powinniśmy zrobić? Czym zrobiliśmy ukronię pomyłkę? Jeżeli karna na zewnątrz umrze z powodu tego, że Kirumi jest martwa, to znaczy, zniszczyliśmy kraj? Co my zrobimy? Powiedz! Co Madokuma planował zrobić z resztą ludzkości? Ty wiesz, jak wiele ludzi żyje na tym kraju? Jak tysiące milionów to łatwo? Nieważne, jak silny jest Mastermind, możliwości, aby mógł to zrobić. Miśki nie kłamią. Miśki nie kłamią. A ja jestem osobą, która rządzi tym światem. Nic nie jest poza moją mocą. Nic nie jest poza twoją mocą? Co za arogancki, niedorzeczny... To na 100% kłamstwo. To niemożliwe, że mógłbyś zniszczyć cały kraj. Co jest takiego śmiesznego? Wy goście zachowujecie się, jakby się nie wierzyli, ale naprawdę się boicie tak czy inaczej. Jeżeli nie wierzycie, wtedy boicie się bez powodu. Dlaczego ludzie kłamią? Czy ludzie są tylko zwierzętami, którzy mówią kłamstwa?
Hej, ogarnijcie, to była wasza sprawa. O, jak długo będziecie gadać na temat Kirumi? Pogadajmy o Ryomie. To byłaby szkoda, by go olać konkretnie. O, to prawda. Znamy twój motyw do zabójstwa, ale dlaczego Ryoma? Ponieważ był łatwy do zabicia. Łatwy do zabicia? Ryoma nie jest słaby. Kiedy on używał metody Shukichiego, nawet Gonta nie mógł Jego fizyczna siła była nieważna, kiedy nie miał powodu, aby przetrwać. Bez tego był słaby pomiędzy nami. Co? Skorzystałam z jego słabości i go zabiłam. O co ci chodzi? Powiedziałam mu, że mam ważną sprawę do przedyskutowania i aby spotkał się ze mną w laboratorium na trzecim piętrze. Wtedy... ja ujawniłam mój motyw wideo i po tym, jak mu powiedziałam... Zwróciłem na zaczycie każdego cywila w tym kraju i muszę uciec z tego miejsca. On powiedział... Więc masz powód, aby przetrwać. To kompletne przeciwieństwo mnie. Ha, to dobrze. Jeżeli masz o coś warto żyć, to zaraz, że twoje życie jest wartościowe. Ha. On jak to powiedział? Powiedział mi, że chciałby oczyścić kule tenisowe leżącą dookoła. I wtedy odwrócił się tyłem do mnie. Na ten moment moja determinacja wypełniła się. Osoba jak on zauważyłaby moje mrzące krwi, już wiedział. Co zaraz zarosło? Odrzucił swoje życie właśnie tu i teraz, wtedy. Dlatego ja zdecydowałam, że muszę poświęcić jego życie do mojego kraju i moich ludzi. Wtedy Ryoma wiedział, że zostanie zabity. Ja pierdolę. Czekaj moment, czy to nie jest wina Maki, że Ryoma zadała, że nie chce już dłużej żyć? Co? Ryoma oddał swoje życie, po tym jak pokazałaś mu swoje nagranie wideo. Skoro ty nie oglądałaś swojego, przypuszczam, że nie mogłaś wiedzieć. Jaki twój punkt? Czekaj moment, mówimy, że gdyby Ryoma zobaczył nagranie wideo, nie mówicie, że sprawdziłby imię i nie oglądał wideo? Co robił? He? Mówiłem to? Co? Do czego zmierzasz? Prawdopodobnie nie powinienem nic mówić, ale ktoś podstawił i przemówił do biednego Ryomy. Ponownie, jaki jest swój punkt? To, że oddał swoje życie, ponieważ pokazałam mu nagranie wideo? Złapiemy to w sekundę, a co myślicie? Ryoma chciał zobaczyć swoje nagranie? Ponieważ szukał powodu dla życia, czyż nie Maki? Jak ty to wiesz? Wymienić się motywami? Nie zgodziliśmy się, aby ich nie pokazywać każdemu? Tak, pamiętam. Ponieważ pod tego, że je obejrzysz, masz motyw, aby zabić. Ale jeżeli pokażesz kogoś ważnego dla mnie, naprawdę chciałem to zobaczyć. Masz pojęcie, kto będzie na twoje wideo? Nie, dlatego chcę je zobaczyć. Kiedy będę wiedział, że mam kogoś ważnego dla mnie, będę miał powód, aby żyć. Jeżeli będę miał powód, aby żyć, wtedy mam powód, aby stąd uciec z wami, goście. Innymi słowy, to wideo być może będzie motywem, aby żyć. Więc błagam. To masz rację, szuka powodu, aby żyć. Uważam, że powinnaś dać mu po tym wideo w pierwszym miejscu. Nie powinnaś mu dawać. O co chodzi? Co te wideo pokazuje? Nic, jego motyw był pusty. Pusty? Okej, następnie. Spróbujmy, okej? Dobra, wiemy co to mówi. To jest wiadomość na Ryomę Hoshi, elitarnego profesjonalisty wśród tenisa. Na szczęście, nie ma nikogo na świecie, kto jest dla ciebie ważny. Pan Fryko, naprawdę, masz moje najgorsze przeprosiny. Nikogo? Nikt nie jest dla niego ważny? To z powodu tego, co ukazano? Jeżeli on widział coś takiego? Nie mam nikogo, kto go obchodzi, nikogo, dla kogo byłby warty życia. Nie miał motywu, aby żyć. Z powodu tego wybrał, aby Kirumi odebrała jego życie. Więc to dlatego musiał odejść to wideo, zanim ja go wespałam. On po prostu się podał wtedy? Nie bądź go! Jest jebanym głupcem! To źle, aby nie mieć powodu do życia, ale to także źle, aby mieć zbyt wiele powodu do życia. Dlatego zdecydował się na okropną... na taką różną rzecz, prawda, Kirumi? Tak z wielu powodów. Znaczy ona się zdecydowała? Jesteś wolna, bo sądzać mnie za zabicie Ryomy. Wolałabym być pochowana przez widzenie zła dla dobra mojego kraju ludzi. Znaczy, żeby była widoczna jako zła. Do tego, to jest po prostu moje samolubne oddanie. Dlatego musiałam przetrwać. Poświęcenie was wszystkich oznaczało ocalenie ludzi, kobiet, dzieci i staruszków. Chciałam żyć. Kirumi? Motokuma, Gonta ma pytanie. No, co to jest, Bejma? Czym Gonta
może być winowajcą zamiast Kirumi? Co? Gonta nie jest mądry, ale nawet Gonta rozumie, co każdy mówi. Kirumi powinna żyć, nie Gonta. Świat jej potrzebuje. Nie wierzę w to. Ja myślałam o tej samej rzeczy. Nie chcę umierać, ale życie Kirumi jest o wiele bardziej wartościowe niż moje. Kirumi ma na sobie życie tysiące milionów ludzi na ramionach, prawda? Logicznie przetrwanie Kirumi byłoby wynikiem niezłych kalkulacji niż nasze ogólne przetrwanie tutaj. Kurczę, może byłoby lepiej, gdybyśmy się pomylili z winowajcą. To o co wam chodzi? No i Kirumi przetrwała. Przyszłość kraju byłaby zapewniona. Wtedy? Jaki był punkt we wszystkiego tego, co zrobiłem? Dlaczego ja wniłem prawdę? Co ja zrobiłem? Czy ja się myliłem? Nie powinienem. Co za twarz, Luigi? Jesteś moim podwładnym. Wtedy chłoń to. Co? To jest dla was wszystkich. Jebać tę całą wartość życia. Życie nie jest jakąś kurwa rzeczą. Nie możesz jego wymienić czy dać na nią cenę. Kaito? A twoje życie nie należy do ciebie. Jest dla twoich rodziców, twoich dziadków, twoich przyjaciół. Nawet dla twoich sąsiadów. To nie jest coś, co można decydować i odrzucić. Więc nie róbmy złej rzeczy. Żyjmy samym celem życia. Życie jest samym celem życia. Tak długo jak będziesz żywy, wszystko jest możliwe. Możesz nawet dotrzeć do gwiazd. Więc pójdę przodem i to powiem. Chcę żyć! Nie podróżowałem jeszcze do przestrzeni. Czy w sensie, że kosmosu. Nie oczywiście, abym umarł tutaj. Kurczę, ten idiota gada ponownie. Ale ma rację. Masz rację też. On jest idiotą, ale ma rację. Tak, taki idiota na poziomie Atury. Ha, nie wiem dlaczego, ale idioci zawsze napełniają mnie inspiracją. Hej, Rie, powiedziałem wam, abyście przestali mnie nazywać idiotą. Może jego głupia przemowa jest tym, co musieliśmy usłyszeć. Kirumi faktycznie wygląda, że jest przez to wstrząśnięta. A, wstrząśnięta? Naprawdę myślisz, że ktoś, który starał się desperacko przetrwać jak Kirumi, podoba się tak łatwo? Oczywiście, że nie. W fakcie, prawdopodobnie wciąż się nie poddała aż do tego momentu. Miałam nadzieję, że nauczenie się prawdy sprawiłoby, że ktoś zrobiłby Voltortaria, a ta byłaby w jej miejscu. Stay what? Ale Monokuma nigdy nie pozwoliłby, aby winowajca uciekł od kary, więc może. Chciała, aby kary się przeciwstawił, aby mogła użyć tego przykrywki, aby uciec sama. I co, Kirumi? Jestem blisko. Jesteś na bardziej... takim nieznośnym kretynem, jakiego kiedykolwiek spotkałam. Wiesz dokładnie, co chciałam zrobić, a wciąż pozwoliłeś mi to wyjaśnić. Czekaj, to co powiedziałeś z prawdą? Ty próbowałeś wygrać Gontę? Wygrywać każdego? Poważnie? Ty chciałeś nas zgiąć w plecy. Dziwko. Wystarczy, ona stara się być żywa w własny sposób. Nikt nie może jej za to winić. To prawda, muszę przetrwać. Ponieważ ja mam los całego kraju na moich ramionach. Nie zabiłem Ryomy, by to było można łatwo olać. Prośba nie została wypełniona, dopóki nie dam radości na każdego sygla w tym kraju. Jeżeli co, nie mogę umrzeć. Dlatego złamałem Ryomę, nawet teraz odmawiam się poddać. Kirumi? Wciąż odmawiam się poddać, więc co chcesz robić? Muszę przetrwać. Muszę przetrwać, nieważne co trzeba zrobić. Co? Muszę pokonać samą siebie, więc tak zrobię. Będę piła... Nie, chyba krew i jadła marchewki czy coś tam, aby przetrwać. Zrobię cokolwiek, aby przetrwać. Krzyczała i zaczęła biec. Nie mogę uwierzyć w to, co widziałem. Była kompletnie na pełnym speedzie, biegła w stronę wyjścia. O, nie mogę właściwie pozwolić wyjść. To było okropne i szalone i w ogóle, bo uciekła tak szybko jak mogła. Krzyczałem mój głos, jak jest wysywany. Uciekaj! Uciekaj! Uciekaj, Kirumi! Proszę, uciekaj! Uciekaj, błagam, uciekaj! Szybko biegnij, kurwa! Jak powiedziałem, nie pozwolę ci wyjść. For my people! Let's give it everything we've got! It's punishment time! I will not die! Oh.
Szczerze tak myślałem, że teraz padnie ten żółty misiek, bo był strasznie wkurzający przez ostatnie dni. Pip! Czemu? Czemu mu to dam? Czemu mi zabił Monosuke? Jeżeli musicie czekać, odżegajcie. Będziecie się lepiej czuć po tym. Monosuke nie był inny od Monokina. On wchodził mi w drogę, abyśmy się dogadali. Nie potrzebowaliśmy go. Nie potrzebowaliśmy? Wciąż jest kilka monokupców. Musimy się dogadać. Nie, masz te co? Musimy zawsze się dogadać. Nawet ojciec nie może nas powstrzymać, aby się dogadać. Nie, jeżeli wiemy, co jest dobre dla niego. He? Ta akademia należy do nas. Bieg monokupców zaczyna się teraz. Ha, 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 ha. I jak śmiesz robić rebelię ze mną, ty młody człowieku? A to zachowanie twoje jest takie słodkie. Jest takie słodkie, że wasza mała drużyna aż zmieściła się o jednego członka. Ta, rozsypała. Nie będziesz już duszy, no wiesz. To było jest takie sobie też słodkie. Ta słodkość sprawia, że czuję się, jakbym miał zaraz kichnąć. What? 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 Fuck! Kozwa dziwką! Dziwką. Nie ma znaczenia, nie czas na to! Kirumi! Szczerze wam powiem, że... Okej, tutaj każdy rozpacza i w ogóle, ale szczerze bardziej mną wstrząsnęła pierwsza rozprawa niż raz z Kirumi. Nie mogę tego dłużej znieść. Nawet Kirumi została zabita tak brutalnie. O, nie chcę już tego dłużej robić. Czy ja też tak zakończę? Nie, nie pozwolę ci, aby to się stało, Chimiko. Obronię cię, nieważne co. Obronię cię, nieważne co. Ale nie chcę tego już dłużej robić. Proszę, zakończmy tę grę o zabijanie. Nie obchodzi mnie, niż będziemy tu mieć zawsze. O, czy to nie jest to, co mówi jej, a to mówi? Wszystkie pożądania, nawet te ucieczki z tego miejsca, naruszą waszą redempcję. Czy to Kuba? Nie, Monokuma jest tym, kto jest skorumpowany. Osobą, która dała te filmy wideo. Jezu, motywy. Te wideo były bardziej niebezpieczne, niż myśleliśmy. Sprawiły, że Kirumi pozostał tak daleko. Co mnie zamartwia, to tak, że jak długo tu jesteśmy uwięzieni, wiemy, co jest prawdziwe, a fałszywe. To musi być, dlaczego Kirumi nie chciała pokazywać tego nagrania innym. Pomyślała, że jeżeli ktokolwiek miałby ten cały rage, jak ona miała, zabójczą wściekłość, to gra o zabijanie byłaby niezłym chaosem. Chciała to zatrzymać. W tej sprawie nie powinniśmy naprawdę pokazać naszych wideo do każdego. To o tym mówiliśmy od początku, nie uczyłem ciebie oczywiście. Ja przypuszczam, że Kokichi chciał pokazać nasze wideo, aby weszło na to pod skórę. Ale to nie przeszło. Ale jaka była jego intencja, ci się zastanawiam? Nigdy czego takiego nie bym nie zrobił. Wciąż mówię na temat tego, co Kirumi powiedziała. Co Kirumi powiedział? Wszystko, co widzicie, to prawda. Jednakże ja wykonam to po obejrzeniu wideo. To powiedziała wcześniej, prawda? No i? Powiedziała, że przypomniała sobie i to nie używała kłamstwo też. Czyli każdy powinien obejrzeć, tak? Może wideo ma jakieś części jak światło flashbackowe? Sprawia, że sobie coś przypominamy. To samo co te światło flashbackowe? Wciąż, jak Kirumi mogła pamiętać coś, czego nigdy nie powinna zapomnieć? Służenie całej nacji powinno być zbyt ważne dla niej, aby po prostu zapomnieć. Nie, to prawda. To znaczy, że my mamy motyw, aby zabić, jeżeli przypomnimy sobie oglądając wideo też? W tej sprawie, może to najlepiej, abyśmy nie oglądali wideo? Tak długo jak nie widzimy nagrań, nie znamy motywów. Tak, teraz jestem pewny. To prawdopodobnie aby tak było najlepiej. Te nagrania by nas zjebały. Lepiej abyśmy wierzyli każdego innego. To prawda, najlepiej abyśmy nie pamiętali naszych motywów dla dobra każdego. Zresztą jak mówisz dla każdego dobra, ciężko mi w to uwierzyć. jakie chamskie. Zawsze robię rzeczy dla dobra każdego. Na pewno nie będę wierzył we mnie, kiedy ja powiem... Nie uwierzę w mnie, jak to mówię, ale wciąż będę kłamał. Ale może zobaczenie ostatecznych momentów Kirumi zmieniło moje spojrzenie na te różne sprawy. Próbowała uciec aż do gorzkiego końca. Uciekać, aby żyć. Być może to niezły pomysł. Może zmierzenie się z prawdą nie wystarczy. To prawda. To okej, aby czasem uciec. Czasem musisz wygrać na końcu, tak czy inaczej. To wszystko, co możesz zrobić. I z tym druga klasowa rozprawa się zakończyła. Taka okropna wygrana. Straciliśmy przyjaciela. I o czym jest to, o czym Kaito na koniec mówił? Jak do tego dotarliśmy? Nie wiem i wciąż nie wiem.
Kiedy wróciliśmy, wyszliśmy z sądu, teren był po ukrytym mrokiem. Na razie, pójdźmy spocząć. Dla mnie, to wygląda na najbardziej normalną akcję, którą można teraz wykonać. Tak, mój mózg wylewa soki od tego, że było całe suche przez cały dzień. Jakbyś w ogóle miała mózg do używania. Znaczy, ta gra zamiast jest zakończona. Nie pozwolę, aby to trwało dalej. A będzie w porządku. Tak jak wysłuchamy Atuły, będzie w porządku. Coś tak gąta? Dlaczego się patrzysz w niebo? I po prostu, no kiedy słyszę, co się dzieją, gwiazdy zawsze są takie piękne. Ale gwiazdy są inne. Nie te same, które gąta, do których gąta przybykł. Inne? Znaczy pozycja gwiazd? No, pewnie jest zawsze taka sama, czyli się nie rusza. No, gąta patrzy. Ale nie widzi żadnej gwiazdy, którą by pamiętał. Ale czemu? Zostały wzięte gdzieś daleko? Daleko? A może po prostu widzimy je z bliska? Hej, chodźmy już dalej. Jestem zmęczony. A ta, ta. Hej, macie konie. Muszę wam coś powiedzieć, goście. Co teraz? Jak mówię, ja jestem wyczerpany. Znaczy już, nie zamiętam go. Słuchajcie, co mam do powiedzenia. Dobra, no to co masz do powiedzenia? Każdy ma zawsze traktuje mnie jak jakiegoś kłamcę. Ale niedorzeczne. Jest tutaj o wiele gorszy kłamca niż ja w tej grupie. Kłamca gorszy niż ty? Gada o Maki. Co? Jak to Maki jest kłamcą? Maki przyznała się w kasowej rozprawie, nie? Riama chciał, aby pokazała mu jego moty wideo, ponieważ szuka powodu do życia. Ale no nie ma cała historia. Riama cię szantażował, nie Maki? Szantażował? Riama, tak się wydarzyło, że odkrył prawdziwą tożsamość Maki. Więc użył tego, aby jedna szantażować. Ostatnio, że to co powiedział, to po prostu w stylu: jeżeli nie pokażesz mi mojego filmu Modeo, powiem każdemu, kim naprawdę jesteś. Dlatego Maki nie chciała, abyśmy wiedzieli, że spotkała się z Riomą. Chciała zachować swoją prawdziwą tożsamość jako sekret. Dlatego wciąż jest cicha aż do ostatniego momentu. Ty, dlaczego? O czym ty kurwa gadasz? Prawdziwa tożsamość Maki? Co? Ja wiem. Ja znałem tożsamość Maki od dłuższego czasu. He? Na moment myślałem, że Maki wyparowała. Ruszyła się tak szybko. Pim, pim, pim. Ty no wiesz, to jest nawet bardzo interesujący zwrot wydarzeń. Ale naprawdę zabiłabyś mnie naprzeciwko każdego. Hej, Maki, co ty kurwa robisz? No, prawdopodobnie możesz zobaczyć moją szyję, jeżeli ją teraz trochę przekręcisz. Ale to już w moim stylu. Wolałbyś raczej zabić kogoś w cieniu. Prawda, panu elitarna zabójczyni? Rozdział drugi. Cienka linia pomiędzy piekłem a rozpaczem. Co? A piekłem? Się zakończył. Ludzie, którzy przetrwali, 12. I będziemy sobie kontynuować to wszystko dopiero w następnym odcinku.